que... Se me hace que es una persona... Mam wrażenie, że to agresywny człowiek. Też to odkryłem. Poza tym jest nieprzyjemny. I za bardzo sobie pozwala. Wspominał mi coś o zajęciach z choreografii. Czego on chce? Co my o nim wiemy? Nie wiem, ale na pana miejscu uważałabym. Właśnie wracam z lotniska. Nie ma sprawy, Miguel. Załatwię to z dyrektorem. Po co ci pieniądze? Proszę się nie martwić, wszystko oddam. Proszę mi to odliczyć z tego, co u pana zarobię. Nie dlatego pytam. Twoja rodzina ma kłopoty? Teraz nie mogę panu powiedzieć, ale sprawa jest naprawdę pilna. Dobrze, przyślę ci czek przez minię. Na razie. Jedziemy do domu? Nie, najpierw do szkoły. Jakiś kłopot? Tym razem nie chodzi o Mię. Coś nowego? Za trzy dni operacja. Trzeba go do tego przygotować. Lekarz powiedział, że nie ma ryzyka. Tata już wie? Tak. Właśnie lekarz z nim rozmawia. Nie płacz. Jak za to zapłacimy? Nie płacz, proszę. Mama, escúchame. Yo ya conseguí algo de dinero para el internamiento. Mam już pieniądze, żeby opłacić pobyt. Może wystarczy na coś jeszcze. Spokojnie. Operacja jest bardzo droga. Es muchísimo dinero. Bueno, todavía faltan tres días. Mamy jeszcze trzy dni. Todavía tenemos tiempo para. Jakoś zdobędziemy pieniądze. Miguel. Miguel powiedział, że nam pomoże. No te preocupes. Lo vamos a conseguir, vas a ver. Miguel. Masz wspaniałego przyjaciela. Mógł opuścić szkołę? Teraz zajęcia nie są obowiązkowe. Święta za pasem. Chłopak, który przyniósł ci czek, też musicie bardzo lubić. Hola. Dzień dobry. Lupita. Bueno, si finalmente no le gustó el colegio, porque... Skoro szkoła jest kiepska, czemu nie przyniosła pani siostrzenicy? Lepiej, żeby była w szkole niż w domu. Moja siostra nie darowałaby jej. Tu jest lepiej, ma przyjaciółki. Problem to dorośli, począwszy od dyrektora. Cóż, to wszystko dawni uczniowie tej szkoły. Radzę uważać. Proszę się zbliżyć do Enrique. Jest tu jedyną białą owcą. Co za zbieg okoliczności. Ja też kończyłam tę szkołę. Zawsze mówię, żeby nie generalizować. Wszyscy, to nie znaczy, że wszyscy co do jednego. To właśnie się o czymś dowiedziałem. Czekam na wyjaśnienie. Dowiedz się, kiedy tata wróci do pokoju.
Dobrze. ¿Y cómo van las cosas? Jak sytuacja? Todo va a salir bien, señor. Wszystko będzie dobrze. Oye, ¿cómo le hiciste para... Udało ci się wyjść? Ah, es que mi tía Mayra me consiguió un... Ciocia podpisała mi pozwolenie. Gracias por venir. Dzięki, że przyszłaś. Puśćcie ją. ¿Qué pasó, Mr. Bustamante? O co chodzi, panie Bustamante? Mr. Bustamante, soy muy bien. No, zabrzmiało całkiem nieźle. Jak się masz? Pues mejor que usted, sí, no? Lepiej niż pan. Wiem, że wychodzisz z moim synem. Sí. Tak. Doskonale. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Ale... Jedna sprawa. Zabezpieczajcie się. Nie rozumiem. Rozumiesz. Nawet nie myśl o ciąży. Teraz do ciebie dotarło? Żadnych głupot. Nie chcę takich niespodzianek. Zawsze daje pan takie rady dziewczynom syna? To kolejna złośliwość? Pytam poważnie. Obowiązkiem ojca jest dbać o syna. Dbać czy zniszczyć i nie pozwolić dorosnąć. Co powiedziałeś? Jak chcesz się popisywać, idź do teatru. Jestem nauczycielką, wiem co robię. Ja odpowiadam za całość programową. Do mnie należy decyzja, jeśli chodzi o moje lekcje. Młodzież ma się uczyć tańczyć, a nie rywalizować. Jestem innego zdania. Chodźmy do dyrektora. Sami nie możecie zdecydować? Hola. Cześć, ślicznie wyglądasz. Hola, qué linda estás. Cześć, ślicznie wyglądasz. Jak zawsze żarty ci w głowie. Przepraszam, upadły mi okulary. Tylko tego brakowało. Dawniej przynajmniej przykładałeś się do nauki. A teraz robisz głupie miny. Nie wolno pani tak nas traktować. Masz. Co powiedziałaś? Uczniowi też należy się szacunek. A pani radzę spojrzeć w lustro. Dosyć tego. Dłużej was nie zniosę. Spokój, Roberto, spotka cię kara. Wyjmijcie kartki. Zrobię krótki sprawdzian. Nie zgadzam się. To pani powinna zostać ukarana. Co takiego? Słyszała pani. Natychmiast zawiadomię dyrektora. Dosyć tego. Bardzo mi się podoba. Chcę mieć nowe stroje i wyglądać jak królowa. Zdjąć? Zapomniałabym. Jeśli chodzi o Wigilię, wszystko załatwione. Roberta będzie szczęśliwa, kiedy zobaczy swoje ulubione dania.
Coś jeszcze. Dzwonił adwokat w sprawie Colucci'ego. Niech sam się tym zajmie. Za to mu płacę. Kiedy Colucci da mu czek, niech go zaniesie do fundacji, nad którą mam patronat. Adwokat o tym wie? Oczywiście. Niech mi więcej nie przeszkadza i zarabia na swoją pensję.